Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever. Zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale. Moi drodzy, to jestem ja. Tak, jest to mecz na dychy. Pozdaram się wam mniej więcej wkleić screen. Jak to było właśnie z levelami. Moje niestety nędzne AVG, ale z tym celownikiem. Myślę, że to AVG podskoczy i to dosyć konkretnie. Dlaczego? Ponieważ z tym celownikiem naprawdę bardzo dużo fajnych akcji siada. Niby jest bardzo malutki. Ktoś nazwał go chyba odbytym szatana. Że jeśli akurat nacelujecie na kogoś, czy tam w jakiś biały punkt, wygląda to jak po prostu dziurka otoczona takim czarnym, kurde, cholera wie, jak to kurde nazwać. Swoją drogą uważam i chyba przerzucę się powoli na celownik, tutaj już akurat szybko zginę. Przerzucę się chyba na celownik. Jezu, przepraszam, na celownik, na P2000. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że z USP-ka gorzej tak kurde siada. Tak bardzo słabo siada. Mimo że jest celownik na głowie, jeszcze jest ten celownik dosyć mały i jest faktycznie na tej głowie, to te pestki z USP-ka nie lecą w ogóle. Jak już wspomniałem, możliwe, że w filmiku tam, gdzie te triki pokazywałem, że byłem swego rodzaju hejterem, jeśli chodzi o te celowniki właśnie takie kropkowe, czy z obwódką, czy bez obwódki. Tak, ten celownik naprawdę bardzo dobrze siada. Zresztą w tym meczyku możliwe, że pokażę wam takie akcje, gdzie będzie to widać, że celownik bardzo fajnie, jeśli akurat jest na tej głowie i w tym momencie strzelę, to naprawdę bardzo fajnie to wszystko działa, to wszystko chodzi. I to jest chyba celownik, z którego już chyba w życiu nie zmienię, bo ostatnio na live'ach miałem taką kiepską pasę, że w ciągu jednego live'a, w ciągu kilku godzin zmieniałem celownik chyba 4-5 razy. Tutaj nie wiem, co to było. Przycisk mi się do myszki nie wcisnął, nie mogłem wyrzucić smoka. Jezu, flesza. Mam chyba tą chorobę co pago właśnie, gdzie on tak co chwilę te celowniki zmienią. To jest złe. To jest bardzo złe. Ale Masło, który właśnie tutaj ze mną gra, gościu tam 2400, 2500 elo. Dobry zawodnik swoją drogą. Powiedział, że celownik ma nowy. Jest to taka zwykła kropka. Patrzę, pobieram, kopiuję sobie jego celownik. Patrzę, że to jest kurde zwykła kropka. Nic kompletnie się. Patrzcie, jak to chodzi. Że jest to zwykła kropka. I stwierdziłem, że kurde, muszę sobie poszukać w tych celownikach, co ja mam. Ponieważ zobaczcie. Exec celownik jest od jednego. Od jednego do 30 chyba. Czterech? Tak, 34 celowniki mam. Także ten celownik, który tutaj mamy, to jest akurat celownik, który miałem już wcześniej w tych CFG, w tych notatnikach. Mówię, kurde, no zagra mnie, no bez tej obwódki, bez tego outline'u, szczerze mówiąc, nie grałbym ten celownikiem, bo no kurde, jest słabo widoczny. Tego gościa akurat w tym zapalku nie widziałem. No i tak jak mówię, ten celownik jest bez tej obwódki, byłby strasznie kiepsko widoczny. Wydaje mi się, że wtedy bym nim nie grał, ale patrzę, że jest outline. Mówię, spróbuję, mówię, cholera, no. Co mi kurde szkodzi? Co mi szkodzi zagrać tym celownikiem? I jak część graczy, część też widzów, z którymi gram, właśnie ma celowniki takie, jak to się mówi, na potwory, w sensie takie na pół, cholera, na pół ekranu, to ten celownik faktycznie jest na dosyć takie. A tutaj myślałem, że niewiele by brakowało. Ten faktycznie jest na takie potwory, na takie dosyć mocne potwory. Kiedy grałem tym celownikiem, odkąd go ustawiłem, grając właśnie z dychami, 20 fragów to było chyba takie minimum. Możliwe, że jeden mecz zagrałem gdzieś tam 15 fragów miałem, ale dlatego, że dostaliśmy ostro po dupie 16-5, gdzie wszyscy mieliśmy tam w granicach
od tych 10 do 20 fragów. No nikomu wtedy nie szło, ale odkąd jest ten celownik i nie zmieniam już, obiecuję, że nie zmienię, aż i sam sobie obiecuję, bo ze mną to cholera różnie bywa, że celownika tego nie będę zmieniał. Jeśli chcecie go, jeśli chcecie kod do tego celownika, napiszcie proszę w komentarzach, to ten kod do celownika wkleję. Będzie to on w opisie filmu, ale też i w przypiętym komentarzu, także tam proszę kod do celownika, moi drodzy, szukać. Dlaczego też uważam, że ten celownik powinien być zakazany? Według mnie, no, on jest... Cholera, jest według mnie troszkę OP. Ale to możliwe, że działa po prostu jak placebo. Kiedy jest kropka, wydaje się, że to jest tak jakby kropka od tego, od laseru ze snajperki, nie? Że macie po prostu, tak jak w tych filmach kryminalnych, gdzie gościu z gościem gada, nagle na jego czole taka czerwona kropka i nagle pym! Dostaje kurde heada. I tym celownikiem jest naprawdę bardzo, bardzo podobnie. I tutaj jest dosyć śmieszna akcja, bo wydawało mi się, że jestem w totalnej dupie, ale jakoś udało się z tego wybrnąć. Głównie przez to, że Hyper, który jest tam odląga, rzuci mi takiego z dupy palaka na mnie. To, jak on nazwał to, że to był kurde taki wiecie, misklik. No i nie sprawdzili tej pozycji, no i udało się wyciągnąć dwóch terrorystów. Ogólnie meczyk zakończył się zwycięstwem. No to też trochę panika, bo dojeżdżali i z jednej, i z drugiej strony. To jest sam nie wiem, co ja próbowałem zrobić. Tutaj jakiś fleszyk. Oczywiście fleszyk taki dobry, że sam siebie kurde oślepiłem. Zostało dwóch, no i patrzcie, ten timing, co? Teraz to widzę, ja się chowam, gościu pikuje. No i patrzcie, jak to chodzi. W tym momencie 10 fragów. Ładnie to idzie. Nie wiem, czy to nie będzie kolejna taka akcja, gdzie na farcie udało mi się zabić chyba trzech typa, bo ustawili się, wydaje mi się, że jeden za drugim, tak na kontrolu po prostu, jakby wszyscy siedzieli. O kurde. Nie, to nie jest ta runda. Ogólnie geneza, dlaczego uważam, że ten celownik powinien być zakazany, to jest taka moja wariacja, można powiedzieć, że też swego rodzaju głupota do takiej nazwy tego celownika. Ale pierwszy mecz, kiedy ustawiłem sobie w trakcie rozgrzewki, to był na nuku. I w pierwszej rundzie pistoletowej, którą przegraliśmy, takie trzy headshoty z Glocka siadły, że to jest po prostu poezja. I stwierdziłem, mówię, to jest kurde mój celownik, to jest mój celownik. Naprawdę, no, jaram się kurde tym celownikiem, jaram się, nie powiem, że nie, bo jestem gościem, który naprawdę tych celowników przeorał setki, no, tysiące to gruba przesada, ale setki tych celowników przeorałem, więc naprawdę mogę go z czystym sumieniem polecić. Słyszałem, że tutaj właśnie skop, kurde, mało brakowało, żebym go dorwał. I go zdejmie, dokładnie. Wspominam wam, że o takiej rundzie, gdzie zabiłem trzech typa, właśnie tą rundę przeoczyłem, bo było 4-2, potem przewinąłem i od razu weszło na 6-2. A tutaj mamy 5-2, więc to jest ta właśnie ta legendarna runda. Właśnie o tych 10 fragach, które wam mówiłem. Tutaj miał być dupy, ale zobaczcie, jak się w jednej linii ułożyli. Naprawdę fenomenalny fart, że tak to ujmę. Ale Urban oczywiście wyjaśnił mnie z Digla. Naprawdę tutaj chłopaki też całkiem spoko strzelali. Także moi drodzy, mam nadzieję, że uda się z tym celownikiem coś ugrać. Co chwila
jakichś tam nowych trików się uczę. To jest chyba zapalak właśnie tutaj. Nie, miał być zapalak tutaj, ale mi nie siadł. No tak jak wspomniałem, no człowiek się jeszcze uczy. Właśnie tutaj ten fajny headshotik. Jeden i tutaj kończący frag, 11 HP zabrane. Jak na razie udaje się tutaj 19, gdzie AVG przed tym meczem chyba było 15 fragów. W tym miesiącu w lipcu naprawdę ten face it nam przynajmniej nie oddaje. Jest tak, masło 200 elo, ponad 200 elo na minus, digni ze 100 chyba plus, hypero też ze 200. Jest jeszcze exi, gdzie zaczynaliśmy grać, miał chyba 23-24 AVG, teraz ma chyba 17-18. To sobie tak nie oddaje, a tutaj patrzcie, widzicie, głupota nie boli. Forever tam, a pierdziele, tam będę w tym palaku. I tego gościa chyba słyszałem, dlatego się odwróciłem, czy przypadkiem słuch mnie kurde nie myli. No, także moi drodzy, ten zrobnik wam wkleję. Napiszcie właśnie, czy chcecie. Dajcie znać, jakim wy celownikiem gracie. Możecie też w komentarzach przedstawić swoje propozycje, wkleić swój kod. Możliwe, że będziecie się też wymieniać między sobą tymi kodami, moi drodzy. I tutaj będzie akcja, gdzie słyszałem kroki, ale w pewnym momencie oni tak zaczęli się drzeć, że przestałem słyszeć cokolwiek. Wracając do tych waszych celowników. Będziecie mogli też między sobą się wymieniać. Zobaczymy, jakie są wasze celowniki. Może być też taki dzięki temu pomysł na filmik, że gram właśnie z waszymi celownikami. Jakieś wybiorę 10 najlepszych, czy 10 ewentualnie najgorszych. Zobaczymy, kto ma jakie tam celowniki. Także to też może być jakaś swego rodzaju tutaj zagwozdka na film. Jakaś incepcja celownikowa. Ale nie, w dalszym ciągu zastanawiam się, dlaczego ja hejtowałem te kropki. Dlatego, że są za małe, dlatego, że ciężko nacelować. Ale kiedy zacząłem grać tym celownikiem, nie wiem jak, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale patrzcie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale siada. Cholera, siada jak cholera. Naprawdę, aż ostatnio chce mi się grać w CS-a. Naprawdę chce mi się grać w CS-a. Jak to siada tak jak namalowane. Wiem, że tutaj powinienem przyspieszyć, bo już mój zginął od cele. Sytuacja akurat tutaj fajnie zrobiła, że zdobyłem tego końcowego fraga. Także mam nadzieję, że materiał wam się spodobał z takiej gierki i że celownik również przypadnie wam do gustu. Możecie sobie zmienić oczywiście kolor, możecie sobie zwiększyć oczywiście size. Możecie zrobić cokolwiek tylko moi drodzy zechcecie z tymże celownikiem. Do wyboru, do koloru. Znaczy już tak chyba nie będę przedłużał. Jeszcze ja się w tej chwili będę z wami żegnał, moi drodzy. O, to też było ładne headziki. Czasami celujecie w brzuch, celujecie w rękę, wpada headshot. Ale akurat tutaj na demku faktycznie było widać, że celuje chyba tam w granicach ręka-brzuch, a trafiam tą głowę, gdzie w meczu, grałem ten mecz chyba godzinę, dwie temu, gdzie to faktycznie był hejzik i to taki całkiem soczysty. No, tak jest mocny. Tak jest naprawdę mocny. Także słuchajcie, no nie będę już przedłużał. Z mojej strony, kochani, to wszystko. Tutaj jeszcze ostatnia chyba runda. Przy tej ostatniej rundzie was chyba, moi drodzy, zostawię. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, że będziecie chcieli więcej takich gierek oglądać. Jeśli tak, poprosiłbym, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod tym materiałem. Zapraszam was również bardzo serdecznie z całego serca na
na streamy na Twitchu, gdzie streamuję praktycznie codziennie, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, wiecie, losowe, gdzie nie jestem w stanie, bo żona, bo córka, wszyscy siedzimy w chałupie i tak to, moi drodzy, wygląda. Także trzymajcie się, pozostańcie jak zwykle Forever Young i nara!